Komitet Wyborczy Wyborców Czeremcha Perłą Podlasia i Stefan na swoim gospodarstwie. Dzień dobry. Stefan Aleksiejuk, Dzień kandydat dobry. Na wójta. Dzień dobry, teraz oficjalnie jako kandydat na wójta z Komitetu Wyborczego Czeremcha Perła Podlasia chcemy zaprosić na pewien przegląd. Gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, gdzie moi rodzice mieszkają nadal i gdzie zamieszkam w momencie, kiedy powiecie na tak, to będzie dobry gospodarz Stefan Aleksiejuk. Oprowadzę was. W ogóle jesteśmy gdzie? W jakiej miejscowości? To jest Bobrówka. Bobrówka 19. O. Tam, tak? Ten domek? Tak, to jest domek. Moich rodziców, duży dom, murowany, tak, solidny, gdzie w tym momencie tylko dwoje staruszków urzęduje, na stałe w zasadzie już nie pracują, ale jeszcze mi pomagają, tak, pomagają prowadzić gospodarstwo, a to moje gospodarstwo. Ale wybywacie tak chyba tam często, bo tak, rodzinka odwiedza, tak, ich rozumiem. Jestem tutaj cały czas w tym momencie, bo trudno prowadzić gospodarstwo, firmę z doskoku. Więc tutaj jestem cały czas. Teraz tylko czekamy na w jaki sposób się zorganizować i przyjechać tutaj wraz z dziećmi, ze szkołą, zorganizować szkołę, bo w planie mamy tu wybudowanie. Dobra, domu. To jest twoje gospodarstwo, na którym się budujesz, tak? Tak. To na razie budynek gospodarczy, tak? Stoi jeden tylko. To jest garaż. Garaż, tak? Tak, to garaż. To mój koń. Konie widzieliście mojego. 137. Mechaniczny. Koń mechaniczny. To jest maszyna. To drewno na dom jest już. A krowa to sąsieda, tak? Czy twoja? Nie. Twoja, tak? Moja, no to co? Nie pamiętasz sklipa? A, to jest Mućka, tak? Aha. Nie kargolowa, moja. Aha. Jakaś mniejsza, mniejsza. Tak. Chodź, podejdziemy tam, wydaje. Mamy pszczoły. Dobra, pszczółki. Tu mamy już składowane, zabezpieczone drewno na dom. Aha. Już pocięte na wymiar taki 10 na 14. Dobrze, nie pokazujmy, bo kradną. Nie, tu złodziei nie ma, nie? Nie. Nie ma złodziei. Także, drewno, które jeszcze kupę leżała, wszystko jest porąbane, poskładowane. Tak. Ma być sroga zima, także jestem przygotowany. Tam są pszczoły. Aha, no krowę poznaję teraz, tak, tak, rzeczywiście. Okay. Pszczoły, a to nie jest prosta sprawa, pszczoły hodować? Coś tam już liznąłeś, tak, teoretycznie trochę i teoretycznie praktycznie? Zaglądałem do Ula przy asekuracji fachowca. Aha. Pozdrawiam Anię, bo mnie tutaj wprowadza. Aha, pod nadzorem Ani, dobra, to może nie zdechną pszczoły. Nie, no, jest wszystko nakarmione. Rozumiem. Aha. Zostawiłem. Na zimę przygotowane, tak już? Tak, są? Tu orzechy były, tak, to już pozbierałem, kosz orzechów. Nieduże orzechy są jako drzewka, ale już fajnie obrodziły w tym roku. Okay. Dobra, to co? Pokażemy dom. Trzeba zobaczyć, bo fama no chodzi, tak, że nie mam gdzie mieszkać. No właśnie. To mój siewnik, mój sprzęt do Olki pójdzie. Polidę. Czy dom jest taki trochę nowszy? To jako dziecko to mieszkałeś w drewnianym, tak? Domu, tak, jeszcze? Tak, on stoi nadal. Stoi na końcu wsi po prawej stronie. Aha. O akurat Andrzeja dziadek kupił. Aha. No Andrzej, budysz w telewizji. Nie, nie chcesz? Nie kieruj mnie. Czemu nie? Dawaj. RODO. Aha, no RODO. Przychodzi się na zabranie. No, poczekaj, bo my kliwa robię, nie? Przegląd. Później, poczekaj. Bruk to pewnie był jeszcze za twojego dzieciństwa tutaj, czy nie? A, to jest właśnie ta studnia, tak, z kamieni w środku, tak? Tak. Aha. To studnię myśmy remontowali, ja, ojciec i brat, 25 czerwca 1980 aha, roku. Tak jest. A to zalewaliśmy, to jest solidnie zrobione,
zabezpieczone, siedzi na kamieniach osadzone. Mhm. Widać, że nie ma śladu. Ale potężne ważne kamienie te. No, potężne kamienie. No. Żeby je ułożyć. No i wiele, wiele lat temu pytaliśmy się, kto to zbudował studnię, więc nikt nie pamiętał, a ludzie mieli już wtedy blisko po 100 lat. Zresztą już i teraz są ludzie, którzy mają już ponad 90 koło setki. Mamy jeszcze kilku mieszkańców, tak. Jaka głębokość tu jest? Też nie sprawdzał nikt jeszcze. Nie, to znaczy nie mierzyliśmy. Czyściliśmy aż do samego dna. Dawaj, Andrzej, wiemy. A może to będzie jako pewnego typu ciekawostka. Tu mamy piwnicę. Ona jest zrobiona tak jakby schron. To jest schron. Tak. To na czas wojny? Nie, to robił tato. Tu betonowy sufit, zaokrąglony. No naprawdę, jak bunkier wygląda. Tak, jak bunkier. I to o tyle ciekawa rzecz, że latem tutaj jest chłodno. Fajnie, jak wchodzi się do pomieszczenia klimatyzowanego. A zimą to nie przemarza i trzyma ciepło. Mamy ziemniaczki tutaj przykryte. O. Tak. Nasze. Słoiki. Ogórek pod zakąskę. Mamy. Tak. Czasem gdzieś tylko mówi, żeby coś tam skopać, powyrywać. Jakieś suche chwasty to wynosić. Ale to jest jej rajski ogór. No ale to jest jesień. Tak ludzi nie widać tu za bardzo teraz, nie? Tak. Jeszcze w lecie trochę było, nie? Na dzień dzisiejszy to jest obecnie więcej domów, jak ludzi. O, tu jeszcze niedawno mieszkał sołtys, ale, niestety już ale się wyprowadził, wylogował się, krótko mówiąc, z tego świata. Mój kolega, tu żeśmy się wychowali, zasuwaliśmy po tym bruku. Trochę młodszych, bo od ciebie. O rok. O rok był młodszy, tak. Teraz sołtys i radny też były, tak? Tak, kiedyś były radny, to tak. Trzeba powiedzieć. Mikołaj Legeza, tak. No co, niektórzy ludzie już tutaj w jakiś sposób starają się zakotniczyć. Jest domek naprawiony, kupiony, tak. Tu więcej ludzi ma tak zwane dacze, tak? Niż stałych mieszkańców. Tak, tak. No, część ludzi po prostu ma to, tak jak przylatują bociany. Tak, i oni przyjeżdżają jak odlatują bociany i zaraz bociany pierwsze odlatują i oni uciekają do miasta. Tak. Ale jakoś zimą jeszcze wpadają. Tu jest pusty dom, tu jest pusty dom. No i tu rozmawialiśmy na samym początku z Adamem. Kuchtą, który tutaj bywa. No. Tylko w lecie i od święta, a chciałby wrócić tutaj bardzo. Tak, mówi, odgraża się, że wróci, tak, zarobi pieniądze. Tak, no właśnie. Stefan, Artur jest. Artur. To on podobny do Adama. Podobny, to może z Adama ucharakteryzujemy, tak? Z Adama robi. To jest też młody chłopak, który no, nie mógł znaleźć roboty i wyprowadził się, znalazł pracę na kolei i zasuwa w delegacjach. Czyli przyjemny ja spożyteczny. Artur też już na stałe nie mieszka tutaj. Nie, ale znaczy ale, na stałe. Znaczy, jest drugi rok. Za granicą pracuje. No tam zarabia no, w miarę sensowne pieniądze, tak jak mówi. No ale co, chce przyjechać, może będziemy razem krowy hodować. Opasy, mamy dużo trawy. To są puste, tu pusty dom. Jedna babcia mieszka. Cisza, spokój. A tam dalej, jak widzimy, to już jest granica. O te krzaki to granica. No tak. Dzień dobry. Właśnie. Niektórzy mają nam za złe, że Łukaszenkę chwaliliśmy. To nasz sąsiad, ja się tu wychowałem. Tu. Ale co, no my... Obojętnie, kto tam będzie rządził, kogo sobie zaakceptują i wybiorą Białorusini. No to trzeba w dobrych układach z nimi żyć tutaj, przynajmniej nad granicą. Co? Z podczeskiej granicy, nie z białoruskiej. Kto?
Aha, tak, tak, ale my mówimy o naszych tutaj sąsiadach z Zamiedzy w tej chwili. Tu kupił człowiek domek z Warszawy, posadził sad, przyjeżdża, pielęgnuje, teraz będzie płot robił. Tu siedzi, co? Naprzeciwko. Tu się odbywały huczne zabawy, tak. Między innymi z Andrzejem żeśmy organizowali. Były muzyki. Andrzej, dawaj tu, dawaj, uśmiech. Na żywo muzyka. Muzyka na żywo. No i tu powstał nasz komitet wyborczy, tak. Wyborców Czeremcha, Perłą Podlasia, tak, właśnie tutaj, w tym miejscu. Tu właśnie zakładaliśmy. Kiedy to było? Sierpień? Który? Już nie pamiętam, tu ważna data, trzeba gdzieś odnaleźć w papierach, dobre. A dzisiaj chyba ostatnie będzie nasze zebranie przedwyborcze. Tu w Bobrówce postanowiłem Bobrówkę zostawić na sam koniec. Nie wiem, czy to będzie wiśnia na torcie, okaże się. No, nikt nie jest prorokiem we własnym domu, ja bym się bał. Tak dziś już poszło gładko wszystkie spotkania, a tutaj może być ciężko. Jak mamy Andrzeja, to mamy wszystkie za sobą. Tak? Aha. Jak mamy Andrzeja, mamy wszystkie za sobą. Dobra, to co, idziemy jeszcze dalej? No i tam, gdzie kończy się ta droga, to już w zasadzie kończy się wieś i kończy się Polska. Tak, i Unia Europejska się kończy tam już, koniec świata jest. No, panie, będziecie w telewizji. Tam się... Tak z daleka tylko. No, o, dobra. A tu pusty dom Michała. Mieszka w Bielsku Podlaskim, nie mógł znaleźć pracy i wyjechał. O. Także no może i dobrze, że jeszcze nam nie zalali asfaltem. Czołem. Cześć. No. Zrób zdjęcie dla pani. Dobra, no. Zrób jak zagrażam. Tak, dobra, no, tak. No to się odwróć, dobra. Starajcie się, no tutaj. Ja mówię, że to są tacy przykładni mieszkańcy, tak pracowici. A pani zobacz to. Na gościnnych występach. Na zebranie proszę przychodzić o 17. Dobrze, macie informacje? Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. Tu mieszkają rodzice moich kolegów. W zasadzie tylko dwójkę ich została, dwóch staruszków. Jak tam radzą. No tu sobie ładnie urządzili, to pewnie młodzi, tak? Na lato, tak? Tak. Zrobili? Gdzieś trzeba mieć miejsce, żeby zjeść kieliszek chleba. Aha, no tak. Normalne życie, nie? O. Tak, tu jeden człowiek mieszka. O. Dobry gospodarz, solidnie pracuje, tylko pracuje na roli i pracuje na etacie. Czyli zbyt małe gospodarstwo, żeby można było wyżyć. O. Tu mamy pusty dom kolegi. No i tam jest przygotowany na mieszkańca. Budowany w latach 60. Kolega właśnie chce go sprzedać. Ale sąsiad. Kiedyś pewnie mniej więcej tak większość domków wyglądała jak ten. Tak jak teraz wygląda, jak spojrzeć. Tak? Tak. No poza Eternitem oczywiście, tak? No to znaczy Eternit to kiedyś była kasa, tak? Tak. Jak się przechodziło był hit. Ze strzechy słomy. Aha, na Eternit, tak. Teraz odwrotnie. Oho, to był ktoś wtedy. Tak, to był awans społeczny. Aha. Na całą wieś, a jeszcze oszalowane deskami stosunkami. Wszystko się zmienia teraz, tak. To jest... Tu pusty dom. Mhm. O, tu też sąsiad sprzedaje. Także możemy od razu zreklamować. No i tu w zasadzie mieszka jeszcze dwie osoby. A domów jest, jak widać, pięć. Tak. A tam się zaczyna... I tam jedna pani mieszka. Tak. Tylko to już jest, jeszcze administracyjnie Bobrówka, ale to jest przysiółek zwany Turoszczyzną. Nie, tam dalej. To jeszcze Bobrówka jest. Tak? Aha. Czyli Turoszczyzna tam jest dopiero jak ten Sergiej, tak? Mieszka. Tak, jest Sergiej. Aha. No. Tylko to Sergiej i sąsiad?
A, bo większość Turyszczyzny była? Zaraz. Cztery domy tam jest. Cztery, aha. Czy to się jeszcze nie zalicza, to już się już nie zalicza do Turyszczyzny? Nie. Bo ja byłem nie przekonany, że te. Nie. Ale większość Turyszczyzny została po drugiej stronie, zdaje się. Tylko tam już nic nie ma chyba w tej chwili. Tam, po niej. Jak została zbudowana, postawiona granica, bo granice stawiali dwa razy. Już nie czas, żeby to wyjaśniać. No tak, to innym razem może. Nie, no to jest ciekawe, ale nie się tutaj długo do nas pojadać. Sąsiad. I w jego domu, dosłownie na granicy, tam gdzie granica teraz jest, stworzyli strażnicę w jego domu. On miał piękny taki ala pałacyk. Był zamożnym człowiekiem i przeprowadził się tutaj, wybudował sobie nowy dom i świetnie sobie gospodarzył. Ma między innymi syna Janka, także mojego kolegi. Pozdrawiam serdecznie, Janek. Pokaż. Pokaż mi tutaj. Gdzie? Tutaj. Duże, Janek, pozdrawiam cię, sąsiedzie. Dobra. A to jest mój dom, a to? Tutaj się urodziłem. Tutaj się rodziłeś, nie, tak? Nie w tym miejscu, ale w tym domu. W tym domu, rozumiem. I teraz kupiła... Przeniesiony został tutaj, tak? Jest właścicielem teraz Wala, córka człowieka, który kupił od mojego ojca, od moich rodziców. Malutki domek ten. Te cegły to jest dobudowane, więc tylko ten kawałek był. Pokój, kuchnia. Tak. O, jeszcze jedna krowa. Tu parę krów jeszcze jest, ale też niewiele, nie? No to tylko specjalnie dla turystów by prowadzili, żeby mieć kamerę. Tak. To pan Zińczuk chyba by prowadził. Chcą, żeby karierę w Hollywood zrobiły. No, konkurują z moim ojcem, kto ma ładniejszą krowę. Bo w zasadzie tylko dwie krowy. No i jakby nie było, ciągnę za ojcem, moja ładniejsza. I tu, Klaudiusz, tuż za krową, koniec Polski. Tak. Koniec Polski, ale wcale nie znaczy, że koniec świata. No tak, tak. Dalej mieszkają nasi sąsiedzi, Białorusini. Słuchajcie, wiem, że dla was może to być jakoś dziwnie, ale dla nas to jest normalnie, że mieszka się tu na granicy z Białorusią. I tyle. Normalnie. Normalnie sąsiedzi. Tak. Przed wojną się jeździło tam. Ile wysokie stąd jest? Tak w linii prostej? Nawet 10 km pewnie nie ma. Nie ma. No, nie ma. Tu tam się na zakupy jeździło. Nie do Czeremki, czy do... O! Wysokie, Łymna, Ciumeń, tam gdzie moja babcia nosiła masło sprzedawać. Opowiadała to wiele razy. Tak. I byłem po tamtej stronie. Nie wszystkie tamte wsie obejrzałem, ale tak sporo. Co ciekawego? No i tam jeszcze dalej jest 50 km w linii prostej, czy nawet jeszcze mniej. Brest. No, czyli Brześć. W linii prostej to będzie za 30. No. Brześć, tak. Tam się największe zakupy jeździło, z tego co wiem. Starsi ludzie opowiadają. Tak, byłem w Brześciu wiele razy. Bardzo fajne, czyste miasto. Mniej więcej jak Białystok. Ja bym porównał, tak. Kilka takich ciekawostek. Jak tu chodziło do Żokrów i po białoruskiej stronie tam były stada, to niejednokrotnie bywa tak, że na ich krowy przychodzą do nas, a nasze tam. No i u tu naszej jednej sąsiadki, pani Wali, wyszła świnia, no i normalnie świnia, tak? Wyszła i zaczęła biegać tam po granicy. A na to był jeszcze za tych czasów ZSR. Chłopcy wojskowi, żołnierze zdjęli pasek i to świnie łapali, także tu była taka jazda. W końcu złapali ją za szyję, no i przywlokli i w nagrodę dwie takie solidne orężady. Wysokokaloryczne dostali, także i nie było świnia żadnych... była zadowolona, że dezercji nie popełniła. Właścicielka, no i chłopaki za bohaterski czyn złapanie świni na granicy też dostali nagrodę. A to znaczy już przeszła granica, tak? Na pas. Na pas weszła, tak? Po tym lesie, bo te krzaki... Nie wiem, jak tam, czy to wolno filmować? Chyba wolno, nie ma zakazu żadnych. No możemy to zrobić, tylko tyle. Tutaj płot, z tej strony. Jedno z gospodarstw ma płot na granicy samej, tak? Kupili młodzi ludzie, tak. Tak, granica dochodzi do samego płotu. A, młodzi ludzie jacyś, tak? I mieszkają tu na stałe? No, jako agroturystycznie latem, ale bardzo fajnie chodzi. Czasami im tutaj coś jakieś olki wykonuje, siew. No, starają się prowadzić tacy...
nie wiem, czy będę gospodarzyć. Przyjeżdżają. O, pokaż Klaudiusz tutaj słup. Nasz polski. Tak. Naszych sąsiadów Białorusinów. A słuchajcie, jeszcze jedna uwaga. Jak przyjedziecie tutaj, czy gdziekolwiek, to ze słupem nie róbcie selfie. No. To znaczy, że już jesteście na pasie. Tam, gdzie tablica, dalej nie można tam przekraczać. Serio mówię, bo wtedy my mamy kłopoty. My jako mieszkańcy musimy tropić i tak dalej. Buty, numery butów pokazywać. Serio, nie róbcie tego. Tak, i żeby wam się dobrze żyło i dla nas, tak, żebyście przez wrześnie wracali do domu. O. Twoje pole, tak? Jest. Był posiany łubi, a w następnym roku na wiosnę posiejemy może noszczyk dla pszczół albo facelię. O, czyli postępne, tak? Tutaj? Nie, to... Pochino. No to akurat... Dobra, mi się z tym, dobra. A tam Sergiej Rożuk mieszka. Możemy podejść, zobaczyć u ryknej morzeczkę. Aha. Tu jest właśnie ta turoszczyzna, tak? No, która większość jej była po drugiej stronie granicy. Tam już w tej chwili chyba nic nie ma, z tego co wiem. Nazwa turoszczyzna, nie wiem właśnie, czy pochodzi od rodziny Turów, czy rodzina Turów wzięła je, bo tu jedna z gałęzi magnackiego rodu Tur Zubacki mieszkała. To byli wielcy magnaci Rzeczypospolitej. Niemniej trzymali się cały czas prawosławia. Byli prawosławnymi, no tymi rusińskimi magnatami. Później zdaje się, nie wiem, Bubrówka zobaczę, to później Sapiehowie chyba przejęli. No ostatnio tutaj, nie wiem, czy w Bobrówce też Jaczynowski, tak, był chyba. Nie wiem, czy Bobrówka też miał pod sobą. A który to był, nie, Klaudiusz, z tym turem? Nie chcę, wiesz, podawać fałszywych informacji, ale tak chyba jeszcze do XVI wieku. Później zdaje się Sapiehowie to przejęli tutaj. No właśnie, teraz to jest Bobrówka, a kiedyś to właśnie była Turowszczyzna, później to tą wieś przyłączyli do Bobrówki. No i tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć domów. Jest kilku mieszkańców, czyli chyba... no i pięciu mieszkańców na stałe. Aha, no tak. Za kiszki zamieszkują. Tam jest fajna rzeczka. Dobra. No i tu w wielu miejscach mamy przydrożne, czy przydomowe nawet krzyże. Przydrożne krzyże. Tak. Znajdują się albo gdzieś tam na łukach. Jaki tu napis mamy? Siłujuczesnogo i żywotworaszczego Twojego kresta, spasy Gospod i ludzi Twoja w błogosławi. I błogosławi dostojanie Twoje. 1979 rok. Czy to w starocerkiewnym napis, tak? W języku chyba? I to charakterystyczne, myślę, że tylko nie tutaj w Czeremsze, czy w okolicy, ale myślę, że to takie Podlasie charakterystyczne jest. No tu w wielu miejscach jest, w jednym miejscu po kilka krzyży, że tam wszyscy sąsiedzi najbliżsi, jak w Wólce, nie? Tak, tak. Tam to jest, dwa są takie skrzyżowania. No tak. Gdzie znajdują się. Ludzie dbają o to, pielęgnują. No. To oczywiście tu już jest granica. Także tak jak wcześniej mówiłem, my do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Do tego jestem przyzwyczajony, że mieszkamy na pograniczu. Dla nas żołnierze wcześniej, WOP, teraz Straż Graniczna, to jest niczym nowym. Po prostu wryło się w nasz koloryt, nasz klimat. Nie żadna niespodzianka, jak jedzie samochód obecnie ze Straży Granicznej. Wielu chłopaków. Po prostu się znamy, warto znać, bo oni pilnują moich maszyn. Tak, no pilnują. Tak. Nie w sensie dosłownym, ale patrolują. No nie, oni tutaj też część funkcji policyjnych pełnią. Tak jak my. Wspomaga. No tak. Tak jak my mieszkańcy. No tak. My wspólnie dbamy
I o nasz dom, o nasze bezpieczeństwo teraz jest spokojnie. No, wszelkiego typu różne niepokojące sygnały, to ludzie wiedzą, co z tym zrobić, krótko mówiąc. No. Pan Kościk, jeden z najstarszych mieszkańców w Bobrówce. Jak jest zima, Boże Narodzenie, to ma koszulę i taki solidny kosz. A tak, tutaj też składa. Krzyże, tutaj dwa stoją, drewniane i marmurowe czy betonowe. Tak, drewniany, murowany. Tutaj jest rzeczka. Rzeczka. Woda tutaj stoi? Tu nie zawsze stoi. Nie, jest zatamowane. No, tam Bobry? Tak. Tu łowiliśmy ryby, tak, jako takie chłopaczki i później większy też. Tacy, powiedzmy, duzi nastolatkowie. Była ryba po brzegu, to mieliśmy takie, my nazywaliśmy sumy, takie osady, to chyba są sumy, wyciągaliśmy, co odważniejszy to rękę wsadzali pod faszyny i tam z brzegu wyciągali. No ponoć, to tam opowiadają mi, jeszcze nigdy ja nie widziałem, tak? A ja to widziałem. I że raki tutaj jeszcze są, czyli woda musi być czysta. To był moment, ale teraz obecnie tak. Rzeczywiście raki są i wody jest czysta. A tam mieszka jeszcze pani Aleksiejuk. O, mojego kolegi mama. O, to chyba pana Różuka, tylko pies strożujący, tak zwany burek, daje sygnał gotowości. Tak, dobra, ale Stefan, tak się zastanawiałem, czy jak przyjdą tu inwestycje, czy to nie zniszczy tego sielskiego obrazu tutaj? To będziemy się starać chyba tutaj. Tu inwestycje trzeba w jakieś sensowne. No tak. Jest, przecież tu nie ma infrastruktury, co? No zgadza się. Znaczy, nie, spodku, generalnie, że się. Na spodku będą cała inwestycje. Gmina. Czeremcha, tam gdzie jest węzeł kolejowy. No oczywiście. Tam gdzie jest droga krajowa. Z przejściem granicznym, tam trzeba. Ale się też może kominów dymiących to bym jakoś unikał, bardziej jakieś magazyny. A to co, nie, ty liczysz takiego... na to, że węgiel odkryją, czy gaz? Że będą kominy dymić? No. To nie ma takiej opcji. Są rozwiązania biznesowe, gdzie powstają firmy bez dymiących kominów. No tak. Dymiące tak. kominy to epoka przemysłowa. Dawna epoka, no tak, tak. Teraz jesteśmy zupełnie w innym świecie. Czyli może, co, jest szansa, że zjemy ciasteczko i nadal będziemy je mieli tutaj, tak? Słuchaj, tu cała rzecz polega na tym, żeby mieć miejsce, gdzie wypoczywać. No tak. To co kawałek. Tak, nie, no tu. Turystyka bardzo ważna rzecz i trzeba ją rozwijać tu. Przecież no. No i zobaczcie, kiedyś żeście widzieli taki most drewniany. No. Pokaż sobie. Zobaczcie, taki drewniany most, który funkcjonuje, tak, służy ludziom. Oczywiście jakby wjechał tutaj ciężarówką, to nie sądzę, że on by długo postał, ale dla traktora, dla woza. No, nie mówię dla konia, bo nie ma konia. No właśnie. Tak, ale czekaj, już nikt nie ma konia w Bobrówce też, tak? Jeszcze jak przyjechałem, to tu jeden miał. No, Rożek a chyba jeszcze. Rożek czy Władek? Nie, Rożek nie miał. Teraz już nie ma. Nie ma nikt już, tak? O. No dobra, tamte są przestrzenie. O, na przykład można zrobić pole do golfa. Tak. Dobra, tutaj. Tutaj ma być spokój, tu to będzie spokój. Ale światło jest, także to nie jest dziura. Turystyka też fajnie, żeby była taka dla ludzi spokojnych w miarę, no może zainteresowanych tutaj właśnie klimatem, przyrodą, kulturą lokalną, nie? Może nie jakieś tam. No, mam, dziś akurat miałem telefon, bo to kolega sprzedaje dom. Staram się, jak tu jestem na miejscu, to jemu pomóc. Gdzie jak przyjeżdża klient, to żeby pokazać. No to dzisiaj dzwonił. I ten, i że jest chętny kumpel. Poczekaj, bo to widzę kamień jest na drodze. Teraz go zrzucę. Upa. Ten. Równarka szła i zepchnęła.
Więc ludzie się interesują takimi miejscami. To fajnie się wypoczywa. No ja przyjechałem tu w ogóle, no już tam na zimę, pamiętam w listopadzie. Byłem przekonany, że na wiosnę, czy no w lecie na pewno tutaj masa turystów się zjedzie. Ale jakoś słabo wykorzystane. No ostatnio no, rowerzyści przede wszystkim. Przyjeżdżają, z Afryki bociany przelatują. A, no tak. To sporo jest. Tak, zwłaszcza w Jancewiczach to jest więcej niż ludzi. A, i po prostu to samo. Tak, więcej bocianów jest? No, czy... Nie, takiego rejestru szczegółowo nie no właśnie. No co, Klajdiu, szosz skazaty dla was. Co jeszcze powiedzieć? Nie wiem. No co zrobić tutaj, bo jest tu no, wspaniale, pięknie. Tylko jeszcze no... tu sprowadzasz się z rodzinką, nie? Pokaż. Jak tu... Co? To nasz dom. Baćków dom. No. W Lekiej. Ogromna chata, jak na warunki tak. Podlaskie, to jest ogromna. Mhm. Bardzo dobrze zrobione. Jak zrobić tutaj, żeby się no dało normalnie żyć z rodziną, żeby zarabiać pieniądze jeszcze przy tym, a nie zniszczyć tego wszystkiego. Myślisz, że da się to? Słuchaj, gdybym nie wierzył, gdybym nie wiedział, że to jest możliwe, to bym w ogóle nawet nie podjął się tego wyzwania. Mhm. Wiem, że Czeremcha leży w takim punkcie, że można tam zrobić wiele dobrych rzeczy. Tu kiedyś z Bobrówki wiele moich wujków do Czeremchy dojeżdżało jak kolej pitła. Praktycznie albo kolejarz, albo rolnik. Tu nie było więcej takich, nie było takich kołchoźników, co w kołchozie gdzieś tam pracowali, może jeden, dwa. Chyba jeden. Tak. Mhm. A reszta to albo rolnicy, albo kolejarze. Także Bobrówka się budowała na kolei. A tu może być fajne miejsce do odpoczynku, do relaksu, do życia. No to jest, to jest w tej chwili. Ile to jest? 10 minut drogi. Ale żeby było fajne do mieszkania na stałe, tak, to dla ludzi, stałe, tak? No. 10 minut drogi do Czeremchy, ludzie z Czeremchy dojeżdżają do Pronaru, do Narwi, tak? Do Hajnówki, do pracy dojeżdżają codziennie, tak? A tu co mi przyjechać do Czeremchy? To dla tych, którzy mówią, że co, że mamy gdzie, w gminie mieszkać, wybudować dom przy gminie, żeby było blisko, że akurat będzie tutejszy. Jakaś to jest. Wcześniej pracowałem i jeździłem 50 km dzień w dzień, jedną stronę. Normalne. Teraz tak się podróżuje, a teraz 10 minut. Gdzie mogą być korki? Koło Baciuszki chyba, tak? Jak wjeżdżamy w drogę z drogi podporządkowanej. Tu nie ma ruchu. Także co wam życzę? Życzę, żebyście dobrze wybrali. Pamiętajcie, konsekwencje, tak czy siak, wspólnie będziemy ponosić przez 5 lat. Co najmniej przez 5 lat. Jest teraz możliwość na fali wznoszącej. To nieprawda, że jest kryzys. To nieprawda, że jest źle. Trzeba po prostu obudzić przedsiębiorczość w nas wszystkich. Was. Starałem się przez ten czas wlewać do waszych serc wiary. Wiary, że to jest możliwe, żeby przygasić wasz ten strach przed zmianami. On jest bardzo wielki. To jest normalne, jak u każdego człowieka. Tak. Jest taki obrazek, widziałem w internecie, że pierwszy to jest kolejka do prawdy, a drugi kolejka do iluzji. Jak myślicie, gdzie ci ludzie się ustawili? Oczywiście, że do iluzji, do prawdy. Nie pamiętam, był jeden czy nie. Ja pokazuję prawdę, jak wygląda. Prawda nie jest łatwa. Ale prawda to zawsze jest prawda. Także dziękuję bardzo, żeście byli ze mną w tej kampanii, uczestniczyliście. Ścieraliśmy się, może nawet żeśmy się kłócili. Wybierzcie dobrze. Dziękuję bardzo. Szacunek dla was.